Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzień dobry. Dzisiaj z moim narzeczonym Pawłem będziemy sprawdzać, kto kupi więcej rzeczy losowego koloru w godzinę wygrywa. Co? Czekaj, kto kupi więcej rzeczy? Dobra, okej, okay, no tak, ma to sens. Dokładnie. Będziemy losować kolor na kole fortuny. Będziemy mieli 100 zł, żeby wydać je w godzinę. I będziemy musieli kupić. Okej, okay, a co jak nie wydam 100 zł? Mogę mniej. Możesz. Nie mogę więcej niż 100 zł po prostu. Nie. I mam godzinę. Tak, dobra. Dokładnie. I masz jeden losowy. A kolor losujemy, dawaj, tak. Losujemy. Ale ja nie mam telefonu. A zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. I łapkę w górę zostawcie. Nie, nie mogę. Ja losuję jako pierwsza. Proszę bardzo, co mi tutaj wybierasz w telefoniku? Pomarańczowy, serio. Ciężki kolor. Ciężki kolor, mega ciężki. Ja liczyłam na jakiś biały, czarny, coś takiego. Proszę bardzo, teraz ty losuj. Teraz losuję ja. Uwaga. Biały! Okej, okay, to jest dobry kolor. Biały! To jest najlepszy! Zamienić? Nie, nie możemy. Jak to nie? To jest chyba najlepszy kolor, jaki mogłem wylosować. Czarny jest najlepszy. W sumie chyba tak, czarny jest jeszcze bardziej. Ja będę miała mniej rzeczy. Dobra. Ale okej, okay, czyli zasady są takie. Mamy 100 zł maksymalnie. Okay. Mamy godzinę maksymalnie. Jeżeli kupisz coś w 15 minut, to może to być 15 minut. Czyli jak wydam 100 zł 15 minut, to spoko, jak wydam 8. Okej, okay, tak. Tak, no. Dokładnie. Dostajemy jeden punkt za każdą kupioną rzecz, czyli jak kupisz 100 rzeczy, to będziesz miał 100 punktów. I dodatkowo muszą to być przydatne rzeczy. Czyli w momencie, gdy kupimy już, tak, usiądziemy razem. Tak. I ustalimy, że czy coś jest przydatne? Czy będziemy używać tego w codziennym życiu, czy nie. Okej. Okay. My jako my. Jeżeli nie? To wtedy nie masz punktu, jeżeli tak, to masz dodatkowy punkt. Za każdą przydatną rzecz. Ustawiamy godzinę. 3. Tak, synchronizujemy zegarki, czas start. Dobra, pa. Dobra, na razie. Pierwszym sklepem, do którego pójdziemy, jest Pepco, bo tam jest dużo małych, tanich rzeczy. Okej, okay, widzowie, ogólnie nie mam planu totalnie. Ola poszła tam i tu są chyba same sklepy z ciuchami, dlatego nie ma to najmniejszego sensu. Wydaje mi się, że na początku idziemy do Oshona. Po drodze tylko zgarniemy Pepco, ile w ogóle jest tej galerii, bo za dobrze nie pamiętam, czy ono tu było, czy nie. Jesteśmy właśnie pod Pepco, idziemy do środka. Ciężko jest z pomarańczowym kolorem, ogólnie ze względu na to, że wszystko na przykład dla dziewczynek jest różowe, dla chłopczyków jest niebieskie. I do kuchni zwykle są to szare, białe, czarne rzeczy. Jego Paweł ma dużo łatwiej, ale mam nadzieję, że znajdziemy też coś dla siebie. Piłka, ile kosztuje piłka pomarańczowa? 4 złote. Czarne dodatki to się liczy, czy nie? Tak, no bo musi być w większości, ustalamy, że musi być w większości po prostu pomarańczowe. Tu będziemy grali, w piłkę i w to. Autko będzie dla Nikodema. 7 zł, za drogie. Sorry, Nikodem, nie dostaniesz. Gąbka. 2 zł. Przyda się, nie? Do pewnie. Bycia. Mamy już zakupy z Pepco, kupiliśmy 3 rzeczy, które wydaje mi się, że są przydatne, w ogóle jak pomarańczowo, nie? Tą piłkę na pewno nasze psy pogryzą w 3 minuty, ale to nieważne, ważne, że będą mieli frajdę przez chwilę. Idziemy teraz do Auchan, bo tam możemy kupić na przykład cukierki, które Paweł na pewno będzie chętnie jadł, czyli będą przydatne i dużo innych fajnych rzeczy. Dlatego idziemy tam. Dalej nie znalazłem tego Pepco, ale jestem już w Auchanie, na artykułach papierniczych i już widzę tutaj mnóstwo rzeczy, które mogę wziąć. Coś czuję, że lajtowo to wygramy. Mamy biały klej, jest w środku biały. Bierzemy takie coś, o, do farbek, może nie jest to praktyczne, ale punkt jeden będzie. Jest mega tanio, także warto. Z czym waszą mamy pierwszą rzecz, to was tylko spotkaliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj. A dobrze wszystko? Dobrze? Tak. Jak tam idzie? Bardzo dobrze. Jedna rzecz? No jedna rzecz. U mnie dwie. Pa, pa. Takie o karteczki nam się przydadzą. Nawet dobrze wiem do czego, niestety na razie wam nie mogę powiedzieć do czego. Ale to zobaczycie już niebawem. To się dalej tu kręci. Ogólnie mógłbym wziąć dużo różnych rodzajów tych karteczek, ale nie będę taki, bo wtedy byśmy to na S wygrali, bo mamy takie, tu mamy, tego mnóstwo. Bierzemy taką o temperówkę, jaka słodziutka. Gumki do mazania oczywiście nie może zabraknąć. Długopis we większości jest biały. I bierzemy jeszcze taką oteczkę. Niby przezroczysta, ale jest to taki odcień bieli lekki. O, zeszycik z palemkami. Bardzo ładny, przyda się na pewno. Bierzemy kartkę, bibułę. Nie pokazujemy mu. 3 zł. To patrz w sumie. Weźmiemy. Czy to się zalicza? Wiesz co, może zejdzie marker pomarańczowy. Inny kolor. Ale weźmy. I najwyżej zostawimy. Mamy skrzynkę. O, gumka do auta. Pawłowi się przyda. 6 zł, najtańsza pomarańczowa. Lipa. 2 złote. Widzicie, Idziemy do kolejnych alejek. Patrzcie, oni dalej nas prześladują. Mocno się, nie wolno. No, ale tu... Nie wolno tu, kupować, nie wolno. Co my tu mamy? Formy styropianowe, nie, to olać. To nam się w życiu nie przyda, ale jest białe. O, marker. Biorę jeszcze taką kulkę, spróbuję Ole przekonać, że jest to praktyczne, bo damy to psom. Co prawda one to rozgryzą w 10 sekund, ale powiem, że to specjalnie dla nich. I taki folder, zawsze się przydają, zawsze ich brakuje w domu. Obstawiam, że artykuły papiernicze i mi i Oli zrobią połowę rzeczy. Jak widzisz taką kopertę za 50 groszy, to weź tego nie weź, bo i to praktyczne, i to tanie, i to białe. Bierzemy jakieś garstki. O, bierzemy 11, 10,
Wszystko jest drogie, ja bierzemy tą wtedy, bo ta będzie pomarańczowa, bierzemy, odmłodzimy się. Zostało nam ogólnie 41 minut, więc dosyć sporo. Bierzemy teraz słodycze na wagę, czy to się liczy ilość, czy to się liczy jako jedno. Powiedzmy, że to się liczy jako jedno, czyli weźmiemy na przykład jedną krówkę. Jest pomarańczowa, bierzemy tego cukierka. Mamy chupa chupsa. O, i wezmę coś dla Pawła, wezmę mu trzy takie, bo on bardzo je lubi. Idziemy teraz stąd i wchodzimy od razu na owoce. Ze względu na to, że my jesteśmy fit, to bierzemy marchewkę, żebyśmy mogli sobie zjeść zdrową przekąskę. Bierzemy jedną marchewkę i od razu też weźmiemy pomarańcz. Postaramy się wziąć taką dosyć małą, bo tu wiadomo, pieniądze się liczą też. Weźmiemy taką. Idziemy to zważyć i idziemy do kolejnego działu. Już wyszedłem z papierniczego, jestem teraz na skarpetkach i najtańsze są skarpetki dla dzieci. A że Ola ma małą stópkę i może się ubierać na dziecięcym, to biorę jej białe skarpetki za 2 zł w jej rozmiarze, także będą praktyczne. Znalazłem koszulkę na Oli wzrost za 6 zł. Nie ma opcji, żeby ona w to weszła, ale spróbuję wziąć. Do kompletu wezmę jej jeszcze białe Kinder Bueno. Chusteczki zawsze w domu się przydają. Paczka jest zielona, ale w środku no chusteczki są białe, nie? Znalazłem tu jeszcze białe rolki do ubrań i papier toaletowy. Ogólnie zostało nam 35 minut tylko, dlatego ostatnia rzecz, którą kupimy w tym sklepie, to są artykuły spożywcze, bo tutaj też się da znaleźć trochę białych rzeczy i stosunkowo tanich. Na pewno weźmiemy sól, ryż, jogurcik naturalny, bo ja jestem na diecie, widzowie. Śmietankę, to wezmę dla Oli, będzie skakała z radości. Założę się, że Ola ani razu o mnie nie pomyśli, a zobaczcie, ile razy ja już o niej pomyślałem w tym odcinku. No a tak to właśnie jest w związku, słuchajcie. O, a teraz pomyślę o sobie i wezmę sobie na kolację serek wiejski. Ola ma montę, to ja sobie wezmę taką fantazję z białą czekoladą. No i w tym wszystkim oczywiście nie mogę zabraknąć mleka. Zostało nam 25 minut. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile rzeczy mam w tym koszyku, ale jest już on przepchany. Mam nadzieję, że starczy mi budżetu, dlatego idę do kasy. Padłem na jeszcze jeden świetny pomysł, co możemy kupić po drodze. Dlatego jak nam coś w ogóle jeszcze zostanie, to pójdziemy do pewnego miejsca, które jest po drodze do auta. I żeby frutelle. Dobra, na tym dziale jest lipa, dlatego idziemy gdzieś indziej. Padł na pomysł, że weźmiemy soczek w kartoniku, soczek pomarańczowy, więc będzie na pewno w środku pomarańczowy, dlatego idziemy właśnie po soczek. Zdaliśmy pomarańczowy lakier do paznokci, dlatego bierzemy go, bierzemy sobie musik, bo on na pewno będzie pomarańczowy w środku. Bierzemy taki multivitaminowy, on w środku na pewno będzie pomarańczowy też. Zdaliśmy taką zabawkę dla psów, wydaje mi się, że to jest bardziej pomarańczowy niż czerwony mimo wszystko, dlatego ją bierzemy. Pieski się ucieszą. Po drodze znaliśmy słodką chwilę, kisiel o smaku moreli, więc też na pewno będzie pomarańczowy w środku. Najlepsza koleżanka. O, dzięki, Kuba. Teraz bierzemy taki bryloczek. Szukamy teraz autka. 7 zł. Czy to jest... O, 6 zł. Wszystkie kolory są świata, ale nie ma pomarańczowego. O, tu jest jakiś, zobacz, tygrys. Bierzemy tygrysa. 6 zł kosztuje. To kosztuje 2,60 zł. Mamy jednego sztucznego kwiata. U Paweł nie kupuje mi kwiatów, dlatego muszę sama kupować sztuczne. I po drodze idąc tutaj widziałam coś fajnego. Takie pudełeczka dla dzieci, ale niestety pomarańczowego nie ma. Ja nie wiem, czy dzieci nie lubią pomarańczowego. Wszystko, co jest dla dzieci, to jest różowe, niebieskie albo zielone. To jest nie fair. Powinniście wprowadzić więcej pomarańczowych rzeczy, ludzie. Bierzemy zapach do auta. Przyda mi się, bo nie mam żadnego w aucie. Kosztuje 5,49. Ściereczkę. Tutaj Kuba znalazł mi kuwetę plastikową za złotówkę. Przyda się, jakby tutaj coś trzeba było schować. Bierzemy sobie samolot. On kosztuje dychę. Wiem, że Nikodem taki ma, więc damy mu kolejny. Ma niebieski, my damy mu pomarańczowy. 3,54. Bierzemy sobie gerberka. Dynia, słodki ziemniak. Będzie na pewno dobre. I ostatnią rzeczą, którą bierzemy w Auchan, to jest młoteczek, który kosztuje 8 zł. Idziemy do kasy, zobaczymy, ile wyszło i kończymy nasz challenge. W sumie przed kasą jeszcze są siateczki. Są one białe, jakby nie patrzeć, nie? I są praktyczne. Luzik totalny, widzowie. Wydaliśmy 55 zł tylko. Mamy jeszcze 19 minut i 45 zł. Dlatego pójdziemy do jednego sklepu, gdzie można kupić takie jakby trufle, czy też takiego na wagę. Czyli można kupić pojedyncze sztuki. I z tego, co kojarzę, tam jest dużo białych kolorów. Dlatego kupimy tam wszystkiego po jednym w białym kolorze. O, tak. Jest tego tutaj bardzo dużo, zobaczcie. Także zaszalejemy. Wydałem na to aż 17 zł, ale trochę tego jest. 8, 9 sztuk? Może i dużo, ale nie miałem innego pomysłu, a jest to też coś fajnego i kreatywnego. Nie jest to, wiecie, kolejny jogurt, bo mógłbym jogurtów różnych nabrać w ciul. Czyli zostało nam 28 zł? Chyba 28 zł. I mamy 14 minut. Będziemy szukać, jak to spożytkować. Jest i ono. O nie, bateria mi padła w telefonie. I przez co nie mam jak zapłacić, nie mogę sprawdzić, ile czasu mi zostało, a zostało tak na oko 6-7 minut, to za tym idzie, nie dokończyłem challenge'u, bo no nie mam jak zapłacić. Idziemy do auta z tym, co mamy i tyle. Ja swój challenge niestety zakończyłem przed czasem. Więc ja zakupy na dzisiaj już skończyłam, wydałam prawie 88 zł, tutaj prawie 11, więc zostało mi tak naprawdę około 2 zł, żeby wydać na coś jeszcze. Zadzwonimy do Pawła i zapytamy się, jak mu idzie i wtedy chyba już będziemy kończyć nasz challenge, bo zostało nam tylko 9
minut. Paweł nie odbiera, jest pewnie w szale jakimś zakupowym i kupuje wszystko, co się da białe. My idziemy po prostu bliżej auta, sobie gdzieś usiąść, poczekać na niego i widzimy się, jak się z nim spotkamy. Wy już skończyliście? Tak, skończyliśmy. Zostało nam... Ile zostało czasu właśnie? 3 minuty. Okej, mi padła bateria w telefonie. Tak? Tak, bym kupił tak jeszcze trochę rzeczy. Idziemy do auta, tam podsumować wszystko? Dokładnie. Dobra. Wiesz, ile masz rzeczy? Nie. Ja też nie wiem. Rzuć wszystkie swoje rzeczy na jeden fotel. Ja rzucę wszystkie swoje na drugi. Policz sobie, ile masz rzeczy. Ja podejdę do swoich rzeczy. Wybiorę rzeczy, które według mnie są niepraktyczne u ciebie. Dobra. I ty będziesz musiała to uargumentować. I ty wybierzesz rzeczy, które są według ciebie niepraktyczne u mnie. Okay. I ten, żeby nie pokazać wszystkiego po kolei, bo po co, skoro widzę, widzieli. Ja mam 33 rzeczy. 33? Tak. To ja mam 37. Poczekaj chwilę, bo ja muszę jedną rzecz zrobić. Odejdź. Bo ja tutaj ogólnie, tak jak widzieliście, przygotowałem dla Oli prezencik. Którym będzie to? Będzie to. Będzie to. O, proszę bardzo. I jeszcze to, proszę bardzo. Tutaj jest prezencik dla ciebie, a resztę już sobie sprawdzaj. Dziękuję bardzo. No dobra, ja mam wybrane rzeczy, które nie są moim zdaniem tutaj przydatne nam. I ja też mam wybrane. Dobra, to dawaj do mnie. Ja pierwszy? Tak. Po co nam to? To jest do twoich rzeczy, które masz na biurku, żebyś sobie mógł schować. No, ale proszę cię. No, oczywiście, mam kartonik do rzeczy ale na biurku. Ale nie pakujesz tam. Ja uważam, że to jest niepraktyczne. No dobra. Nie. To jest niepraktyczne. Okej. Okay. To jest prezent. Jaki celu nam samolot? To jest prezent. Dla kogo? Dla Nikodema. Bawiłeś się wczoraj z nim samolotem? Skipper mu pogryzł sprawy samolotu. No dobra, to więc... okej, okay, skipper mi pogryzł, to ci zaliczę. To jest też prezent. Dla Nikodema? Nie, dla twojej księżniczki. No i tygrys! Że mogę się chodzić i uczyć się tak. Nie zaliczę? No bez jaj, no Ola, no tygrys! Przepraszam bardzo, dla kogo są majtki? Dla babci. Naprawdę, pójdziesz do babci, hej babciu, masz majtki. To są dla ciebie, Ola, twój rozmiar. Ja tego nie założę, tego ci nie zaliczę. No dobra. Co to jest? To jest kwiat, ze względu na to, że ty mi kwiatów nie kupujesz, to musiałam skupić sama. I co z nim zrobisz? Włożę wazon. Wazon go włożysz, tak. I będzie stał na stole. Po co ci młotek? Ostatnio składaliśmy regały, nie mieliśmy młotka w domu. Dlatego nie, no ale tak serio. Po no tak serio mówię. Bo tamten nie mógł być taki, musiał być gumowy. Ona przecież ty nic nie złożysz. No dobra, no kupiłam, bo był pomarańczowy. To no jest niepraktyczne. Reszta naprawdę spoko ci poszło. Według mnie te cztery rzeczy są niepraktyczne. Dobrze, ja się z tobą zgadzam. Okej. Co to jest? Marker. Ale on nie jest biały. No, jest biały. No dobra, ale nie maluję na biało. No dobra, no masz rację. Sam długopis. No tak. Po co ci to? Bo jeszcze to kleił do brody? No to jest niepraktyczne, kupiłem tak, to tak o. Tak samo to. To kupiłem dla psów. No przecież... Paweł... Ale ja chcę im kupić, ja chcę im dać. Dla psów proszę to kupiłem. Proszę cię, oni to zjedzą po 3 sekundy i się uduszą tym no, będą. Jest, będzie. No właśnie. Co to jest? Co to jest? Temperówka. A, dobra, okej. Okay. Temperówka. Nie, bo nie mogłam... Nie, nie... Widzisz, zobacz, ma taką dziurkę z tyłu i mu wkładasz z tyłu dobra. I... Okej. Okay. To jest uważam, lepiej. Że to nie jest białe, tylko to jest żółte. Pani powiedziała, że to jest białe. No ale nie jest białe. Dobra, no chodź, sprawdźmy, czy dobre. Vanilowy? Czy to nowy, bardzo dobry. Dobra. Czy ty farbkami malujesz? Nie, to jest niepraktyczne, ale kupiłem bez białe. Gumka? No gumka do mazania. Proszę zawsze. Cię. Ola, a mamy w domu gumkę a do mazania? A mamy w domku. A mamy w domu ołówki? Nie mamy, a jak będziemy mieli, gumka będzie potrzebna, to zawsze będzie leżeć. Praktyczna. Dobra, nic ci będzie. Czyli tak, ja mam 37 minus 2 mi odjęłaś, bo długopis i marker. 35. Trzy przedmioty trzeba odjąć, bo ja zjadłem jeszcze ten makaronik. Ja mam 34. A ja 33. 34 plus 31 to jest 65. Mhm. A u ciebie jest... 30 praktycznie. Plus 34? 64. No, czyli jednym wygrałem. Punktem. Co wygrałem? Nie przyjmuję buziaka. To masz przytulaka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli takie odcinki godzinne wam się podobają, to zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie Makaru, żeby być na bieżąco z każdym filmem, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!